Cześć, Siemanko, z tej strony Skid z ekipy Bomb Squad, więc tak, mamy dzisiaj trzeci miesiąc i pierwszy tydzień tego malutkiego konta, po którym idziemy po Kylo, oczywiście legendarnego, jeżeli idzie o jakieś tutaj zmiany, to szczerze takich dużych roszad nie ma, tutaj jedynie co jest, no to wiadomo, powoli EFO sobie szykuje na arenę, nie będę tutaj Empire ładował ze względu, że musiałbym tylko Palpatina zrobić, także to na arenie. No byłby straszny nie wypał po prostu, jeżeli być tylko Palpatin na G13, reszta by była tak, jak zostaje, czyli G7, G8, coś takiego to było. No to wiadomo, taki team byłby słaby, więc tutaj tego nie robię. Idę standardowy taki skład, czyli wezmę sobie Kylo, wezmę Street Troopera, Haksa. Też się powoli robią, niestety, no jak wiadomo, Stit Trooper. Na wczesnym etapie no, jest bardzo ciężko, bo trzeba zebrać taki ciężki Jir yy, Także z nim troszkę tutaj dłużej zajdzie, ale myślę, że jak on ma G9, dostanie gwiazdeczki, dostanie level, jakieś fajne mody się znajdą. Na razie nic ciekawego nie ma. Yy, myślę, że sobie ich wsadzę takich. Tutaj Haksa łatwiej, bo tylko stungana muszę dorwać. No to wiadomo, to jest troszkę łatwiejsze niż Kairotechy pozbierać. Yy, także dobre mody yy, i tutaj będzie to wyglądało fajnie na arenie. Do nich nie mam pojęcia. No, prawdopodobnie na razie zostawię palpę. Być może jeszcze wsadzę chwilowo Wejdera czy nawet Trauna, żeby po prostu dawał frakturę, żeby troszkę utrudnił walkę. A prawdopodobnie do tego włożymy w Pandzie plus Fossa jako dodatkowego tanka, żeby było troszkę bardziej upierdliwie. Więc to mniej więcej tak się zapowiada zmiana mała areny. Oczywiście tutaj Gryfa jak i Mando dalej farmie. Dobrze, że są już wtedy dwa szardy, więc to delikatnie przyspieszy tą farmę tych łowców. No, czy na no łowców to nie zaliczają się do końca do łowców, tylko a Mando to Mando. Więc tu się troszkę inaczej, ale no wiadomo, są potrzebni. Fajnie się nim Czubakę później zdobywa, więc tutaj ułatwiają robotę. Fos całkiem fajnie wypada, jeżeli chodzi o te walki. Mamy dwa miejsca na walkę, więc to jest spoko. Weterana sobie zacznę teraz zbierać. Dopiero yy, wiadomo, on jest w kantynie, ale szczerze powiem wam, że się skupiłem, żeby Gideona sobie zrobić. Yy, 250 już mam, także już go mogę sobie aktywować na 7 gwiazdek. Tego nie robię. Yy, tak jak sami widzicie, no tutaj syto, syto się pozbierało rzeczy. Yy, tak właśnie się kisi to konto. Oczywiście Asokę. Gra sama aktywowała po tych wszystkich zmianach to samo obi i tak samo JK mamy czy Dark Troopera. Ja tutaj nic nie aktywowałem ani Rey, bo nawet nie farmiłem jej. Czy tak samo jak sami wiecie, właśnie Gideon, który jest aktywowany. No więc mówię tutaj, no mocno GP trzymam. No 276, jak sami widzicie, to GP prawie w ogóle mi nie wzrasta. Dlatego staram się tutaj tylko dosłownie powyfarmiać te postacie z Gideonem. Mam plan oczywiście, prawdopodobnie sobie zrobię szybki IT, żeby mieć na Gaca taki kolejny mm, fajny team, nie tylko zresztą na Gaca, czy również na TB będzie bardzo przydatny. Jeżeli idzie o samą flotę. Flota, no flota to jest bida, to jest straszna bida jeżeli chodzi o mnie, no ale wiadomo, no nie będę nic tutaj konkretnie robił. Mógłbym teoretycznie Wsadzić sobie, tak? Gosta, czy Fantoma? Tylko, że do Fantoma widzę, że mi jeszcze czegoś brakuje. Aha, bo Sabinki nie ma aktywowane. No właśnie, mógłbym teoretycznie wsadzić, tylko że mówię, więcej ich nie będę robił. Także jeżeli idzie o samo to, to Silencer będzie lepszy, bo będzie wiadomo, miał relikty, tutaj będzie miał relikty, więc tu się bardziej to przyda. Bobę, Boska, czy Catbana. Prawdopodobnie zrobię, ze względu, że są pilotami, że statki, zresztą Boska, Bobę, Django i Grifa i Gideon, Gideona i Mando będę używał, żeby czubakę później zrobić, więc Boski tak będzie mocny, to jest tak chyba najlepszy w sumie tank, jeżeli idzie o nawet wczesny etap, bo... Przydaje się teraz, tak. Przy negocjatorze też go używam. Przy malewo jest też wykorzystywany, więc tutaj, czy jest BTL, czy co innego, to tak czy siak bardzo przydatny jest HT, jako dodatkowy taki tanko opancerzony mocny. Yy, więc to się przydaje, więc warto go zrobić Boska. Yy, Bobę tak samo. No, może jego statek już nie jest taki fajny jak kiedyś, yy, ale swoje uderzenie bombom yy, bom ma. No, statku Kylo jeszcze nie mogę farmić. Yy, muszę jak najszybciej. No, mamy 82 level, to być może teraz to zrobię, żeby tam zacząć go farmić, tylko no niestety, tej energii brakuje, bo mamy do farmy HT, mamy Xanado do farmy Slave'a muszę jeszcze przemęczyć i tam odblokować, statek Fosa muszę jeszcze Fosta, Fosta, kurde on, mają te skróty takie, że się łatwo pomylić muszę go też sobie uzbierać, on na szczęście jest w sklepie do kupowania, statek Kylo będę męczył no ale wiadomo, energia, no to sami widzicie ile tu jest do farmy, tutaj jest i Trooper, General Hux nawet brakuje mi w sumie energii, bo wydałem dość słownie przed chwilą energię na coś innego na ksanadu, więc mówię, no, dużo braków energii jest tutaj no, dlatego liczę na to, że jak najszybciej uda mi się ich dofarmić ale raczej prawdopodobnie, nawet jeżeli będzie trzeba dołożę jeszcze energię, myślę, że i tak styknie bez problemów, żeby to wszystko starać się ogarniać na czas, jeżeli idzie o samo GW to GW ostatnio idzie troszkę lepiej Niestety tych wygranych nie zawsze do końca wyjdzie, bo jak się pojawi mi Shakti z klonami no to jest bardzo ciężko, to nawet to Empire taki średnie nie przebije, więc to mniej więcej tak wygląda na ten moment, staramy się jak najwięcej, jak najszybciej to zrobić, level, no myślę, że jeżeli tydzień wbijam jeden no to teoretycznie 3 tygodnie, czyli powiedzmy sobie myślę, że maksymalnie 4 miesiące potrzeba na wbicie 85 levelu. Czy idzie to szybciej niż kiedyś? No mam wrażenie, że tak, bo mamy jednak te wszystkie dodatkowe zadania, tak, mamy tutaj Questy, których kiedyś nie było. Prestige Questy, oczywiście, tutaj ktoś się mnie raz pytał, chyba Łukasz się mnie pytał, to czy zrobię filmik z tym. Nie będę robił filmiku z tego. Tutaj każdy wybiera co tam chce, łatwo pisze co za zadania są zrobione. Szczerze wam powiem, że na głównym koncie tych zadań też nie mam, bo tam są powiązane z zrobieniem areny, że trzeba samym składem Jedi czy Sithów, to no niestety to albo trzeba bardzo daleko spać z areny, żeby to zrobić, albo coś innego wymyślić, więc ja tych prestigów nawet nie robię. To fajne było na początku, fajny plusik, ale no, skończyło się na tym, że tego nie robię. Także co? To wygląda tak i zobaczymy, co będzie za tydzień. Być może uda mi się już dokończyć jakąś jedną postać, może wyższy Jir, zobaczymy, co będzie za tydzień, także trzymajcie się i do zobaczenia.